To 3, 2, 7, 8. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zyka Stompu Temple of Thoth. Jest ze mną Peo Rider. Jesteś tego pewna? Tak. Dzień dobry. O Boże, a ta kula w ogóle jak tu spadła, to zgniotła kogoś. Widziałeś to? Włączyłem stoperan. Co chłopa zrobiła? Zgniotła. A co zgniotła? No chłopa tam w wodzie. A to Indiana Jones pewnie był. Chciał nam zostawić znajdźkę, ale pewnie mu się nie udało. Aha, tu jest do góry w pojęcie. O mój Boże, ta muzyka, tak. Okej. Dzień dobry. O, tak trochę jedynkowo się zrobiło. Tu niebiesko, tu czerwono, no dobra. Zbytniej filozofii tu nie ma. Czy w tej wodzie coś jest, czy tylko ona tego zasila te roślinki? Chyba zasila tylko te roślinki, nic tutaj nie widzę. Włączyłem stoperan, włączyłem, bo ostatnio miałem z tym problem. Aha, no dobra, skoro tak. To... A, podejrzewam, że czerwone do czerwonego światełka. No też tak dobra, myślę. To jest. No ale się zastanawiam, gdzie tu to pchać, nie? Tam jest, kurde, chyba. Nie wiem, czy ten custom jest jako easy napisany, czy nie? Czy tamten był, już nie wiem. Nie wiem, już nie pamiętam. A, pierdziele. Ona tego nie przeskakuje. Ale jak na razie fajny custom, mm-hmm. No. Ciekawych kilka pomysłów miał. Ale czemu ty tego nie chcesz przesunąć? Aha! Co? A źle zrobiłam, dobra. Źle sobie to przestawiłam. No tak, ten niebieski nie jest po prostej drodze, tylko trzeba zrobić zygzak, nie? Mhm. Tylko niech ten zygzak mi się uda. Ty, to sekrety. No jeszcze żadnego nie mamy, to no zadziwiające. Podejrzewam, że już dawno dziś powinien jeden być. Może być. Ale jeszcze. Może się mylę. Czekaj, źle zrobiłem. Żeby nas ta prostość tego customu nie zwiodła. My, wiesz, tu nam pokaże, tu pójdziemy, bo tak pokazał, tak, a potem... Tak, a sekrety będą jakieś wymagające, nie? No zobaczymy. Mówisz, że ona nie chce tego przeskakiwać? Nie, niestety nie. Musisz do... obiegać. Warto czy w ogóle do góry został, nie wiem co się dzieje. Stoi ci warkocz? Jej tak do góry się podniósł, w ogóle nie wiem. Ale stoi ci warkocz? Nie. Ja uwielbiam w ogóle, jak ona trzyma flarę i mamy zmianę levelu i ta ręka, jeśli ona się trzyma na przykład za dupę, albo ma tak rękę wygiętą. No. I wszystko robi jedną ręką wtedy. No i czasami stoi jej warkocz. No ale czemu takiej się to robi? Nie wiem, to w klasykach też się tak robiło? Czasami tak. Dobra, otworzyło się coś, boję się tam iść, chodź. No, ja wchodzę. Tak? Właśnie strzelam, no. Strzelam! O, trzeba drugi ten, mieć krystalsi. A no, mamy no jeden. No, to ciekawe skąd go wezmę. No to, ale jest jakaś woda, nie? To możliwe, że tam. O, jest apteku. Ale tutaj też gdzieś no, dźwignia jest może być. Ja sobie to zapisuję. No, do wody. No, ale jeszcze moment, bo tutaj może być coś po wrogach, nie? No w rogach nic nie ma, ja tam nic nie zauważyłem. Już zapalę wam flarę za chwilę, bo one są brzydkie strasznie. Czekaj, czy to się otworzy? Nie, ona chyba tego nie otworzy. A, jest w krzoczkach. Co jest? W krzakach jest krystal. Ty, rzeczywiście. Ha! Teraz ja zobaczyłam. No ale jak ja mam go włożyć? Ja tu stanę? Aha. No dobra, ona to niby włoży tak jakoś. Aha, no typu ją. Aha, ten prąd, hit. Robię to. I teraz w ogóle sobie zapiszę przed włożeniem drugiego, bo się boję. Tak, ja też zazwyczaj robię to w takich momentach. Hello! Jest tu ktoś? Nie ma nikogo. No ale... Dzień dobry. Aha.
Dobra, w wodzie nic nie ma. Tu jest dźwignia jakaś, widzę. Wow, 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 wow. Aha, no i co niby się stało? Mówi druga dźwignia. Wiesz, że są dwie dźwignie? Tak, ale właśnie nic się nie stało i trochę mnie to martwi. A czy te filary może dać się przesuwać? Zobaczmy. Oczywiście, że się da. Tak, bo tutaj są takie kulki. Boże, kulki. Kulka. No, tam były takie te. Jest tak po prostu. No, ale te dźwignie są. Czy to razem wszystko trzeba? Wszystko razem. Wodę wypompowało. I pewnie te drzwi są na łom. Tak mi się wydaje. Czekaj, a tutaj jest jakby klocek do przesuwania może? Nie. Tak mi się wydawało. Kurde, no. Nie. Te kurde... sekrety, nie? Nie! To jest... to nie są drzwi na łom. To jest klocek. O! Wpychasz czy wyciągasz? No, wyciągnę. Ja wypchałem. Aha, no dobra, ale ja go, no muszę go wepchać, bo się nie da inaczej. A, nie wyciągasz? Mm-mm. No bo się nie da, a, no, nie, nie za małe pomieszczenie. No to wpychasz po prostu. Chomy zaś. Nie chcę krakać, ale na razie w sumie ten custom dupę mi nie urywa, szczerze powiedziawszy. A czy jest ładny, nie? Ładny, ale nie ma pomysłowości jakiejś tam. Aczkolwiek, no nie chcę jeszcze się jakoś... Mamy do podpalenia! Jej! No ale jak tu przyjdziemy? No wrócimy się. Tutaj masz drabinę przecież. A nie płynęliśmy wodą? Nie pamiętam. Nie pamiętam. A nagrywamy tego samego dnia co pierwszy odcinek, nie? Super. No jeden po drugim. Gdzie nam się to zapaliło? No tam, gdzie... Aha, nie tutaj, dobra, dobra. Okej, bo ja myślałam, że tutaj się zapaliło i się zastanawiałam właśnie, nie wiem, jak mamy to zrobić. Dobra, jak myśmy tu przyszli? Chyba tutaj trzeba jakoś na górę. Nie, tu wodą żeśmy płynęli, dobra. A, no tak, dobra. A co ten nietoperz tu robi w tej wodzie? Aha. Ale dalej mnie to martwi, że nie ma żadnego sekretu. To tak. Jest zastanawiające, że tyle już żeśmy przeszli. Wydaje mi się, że na taki typ custom już powinien gdzieś dawno być dany jakiś sekret, wiesz. Nie wiem. Obawiam się, że zapalenie wokół obeliska będzie zakończeniem poziomu sekret tego customa. Serio? No nie wiem, tak podejrzewam. Nie, no ale weź. Mogę się mylić. Mam nadzieję, że się mylę. Nawet tak nie gadaj. Tam są w ogóle jeszcze... tam, gdzie braliśmy rewolwer, jest zamknięta kratka. Trzeba o tym pamiętać. No to pamiętaj dole. O tym, bo ja zapomnę. Bo wiesz, może to jest jakiś sekret czy coś. Wiesz, aha. Ja już jestem starszy od ciebie, nie pamiętam pewnie rzeczy. Dobra, tylko seksownie, czy ja tutaj doskoczę jakoś? No ja oczywiście jestem od strony ognia, więc wątpię w to. Aha. O, dawaj, zrobimy corner baga i pójdziemy na górę, się dostaniemy i zobaczymy, co tam jest. Nie, nie posłano, wiem. Dobra. Dobra, udało mi się podpalić pochodnie, to teraz warto by jakoś seksownie wrócić. To mi się tu bardzo... To może nie być takie łatwe. Dobra, udało mi się tutaj dobrnąć. Dobrze, że ona się nie odpala od tych pochodni. No od pochodni nie, ale tam przy tym ogniu, co uruchomiliśmy, to już było, wiesz... Mogłoby być różnie. Dalej zamknięte. No głupia, dlaczego mi tutaj spadłaś? Możliwe, że tam będzie sekret za tą kratką ukryty i ona jest po prostu zamknięta. Może. Moja droga, za chwilę będę przy obeliskach. No ja też właśnie się... Oha, odpala. Przy obelisku, przepraszam.
One. Ja sobie to może zapiszę, bo ona jakby się podpali zaraz, to chyba zwariuje. Dobra, tutaj jest podwyższenie. Mam taką kamerę z góry. Jak to podpalam? Fajnie to wygląda, podoba mi się. Three und four. Nie, ta muzyka jest nie świadczy nic dobrego. Albo i świadczy. Nie, ale to jest taka na koniec. O nie, kurde, wrzuciłam sobie pochodnię odpaloną do wody. O! A gdzie się otworzyło? Na górze? Nie, tu na dole, to wejście do tej świątyni. Aha, okej. Dobra, to podnieś mi ten pochodnię. Ja, zatruł mnie. Nie. A, skorpion mi wyszedł. No i piesulki jeszcze, nie? Tak, są piesulki? Mhm. Ja tam jeszcze nie wszedłem. Ja bym sobie tą pochodnię jeszcze wzięła ze sobą na wszelki wypadek. Ja też bym chciał, ale jeżeli mi kazałaś zestrzelić psy, no to najpierw zestrzelę psy. Kazałaś. Aha, ty chcesz klep psy teraz, z tego co widzę, i ty też? No co? To są te chłopki, co chcą klep sydry do rączek. Na razie to ja wracam po pochodnie, bo ja chcę mieć darmową flarę. Aczkolwiek postaram się gdzieś wam tę flarę zapalić, bo ona się brzydko świeci. No, Peusz tam zobaczył, że ona jakoś na kwadrat czy coś. Czekajcie, aha. Ja mam schizę, jeżeli chodzi o jakiś tam... Boże, serio, zapisałam pociągnąć dźwignię? To jest błąd. Strasznie błąd. Dobra, zapisz ja sobie jednak tam pochodnie. No, jakbyś ciągnął dźwignię, to sobie zapisz lepiej. Przed pociągnięciem dźwigni. Coś świńskiego się wydarzy? Mhm. Jakby inaczej. No, ale ty idziesz czy co? Proszę. Ale ja na razie żadnej dźwigni nie widzę. A tutaj jest jakaś dźwignia. A w wodzie coś było? Patrzyłaś? No właśnie wpadłam z pochodnią. No znowu nie zapisałam. Boże, ile razy będę to robić jedno i to samo. No dobra, no to dźwigam. No to chyba to jest troll dźwignia, tak? Tak. Moim zdaniem tak, bo to zabija. No, to nawet się tego nie odbijesz. Aha, bo tu są w ogóle cztery dźwignie, hit. Jest jedna naprzeciwko drugiej, a ta pewnie mnie zabije, co? No, wiedziałam. To też mnie zabije? Może Lara, tak. Bo cię szczerze w dupę, to ci odechce. Zachowania głupiego. Ja widzę dwie dźwignie. Gdzie ty widzisz cztery? No są naprzeciwko siebie. Wszystkie. Koło tych chłopów. A, rzeczywiście. No. O, jedna mnie nie zabiła. No to dobrze. Okay, Jezu, czy ta kamera się musi tak... Jezus Maria, no oczywiście ludzie zwariowali. Co się stało? Wrzuciłaś tą pochodnię, ciekawe gdzie teraz, jak nic nie widzę. No i źle, Lara, wszystko jest. Wszystko jak zwykle zepsułaś. Druga mnie nie... Okej, okay, mam otwarte drzwi. Ha. Dobra, zapalę wam flarę, niech wam będzie. Generalnie bardzo ładny kolor, fajne oświetlenie takie okrągłe, ale zobaczcie, że wokół tego kółeczka jest kwadracik i to już mnie mierdzi i psuje efekt. Więc nie podoba mi się efekt końcowy. Pewnie zapomniał w teksturze wymazać ten kwadrat. A więc sorry, ale ja tutaj flar zbytnio nie będę zapalał. No ja chcę zapalić właśnie, pokazać. No widać ten kwadrat, hit. No. Ach. No dobra, no to trzeba tam wejść, tak? Skoro się otworzyło. Mhm. No właśnie. Trochę mnie to wystraszyło. No ja się wystraszyłam. No ja to tylko pieseczki. O. Ale patrz, my jeszcze mamy, nie mamy shotguna, nie mamy Uzi, to nie będzie takie chłopasiupa ten custom. No. Przeraża mnie to, że nie ma jeszcze żadnego sekretu. A ta bramka tam jest dalej zamknięta. Więc możliwe, że gdzieś była jakaś dźwignia ukryta albo coś. Wiesz, tak mi się wydaje. O, widzę flary. Nie zapalam ich, ale je podnoszę, nie? Namiętnie. No gdzieś tam może być jakiś tam element, co będzie mi potrzebne do flara, nie?
Boże, uwielbiam w ogóle rozbijać te wazoniki, no też wazony dobra. i szyby. Ja jak szyb... Jejku! O Boże, czy ja zapisałam? Pewnie nie. Zapisuj co chwila. Tak, bo on co chwilę się tu znęca. Straszy, co chwilę jestem zatruta, non stop umieram. A gdzie cię zatruwa? Ja spokojnie latałem po tym pomieszczeniu. Będę sobie chodzić dookoła na razie z flarą. Chciałabym zobaczyć, czy nic tutaj w wodzie nie... coś jest do podniesienia, naboje do Uzi. No mówię właśnie, że kurde, daje nam te naboje, a broni nie ma. Chyba, że broń jest w sekretach. Których nie widzimy? No. Okej. Okay. O, tu jest apteczka. Aha! Tu się otworzyło mi jeszcze, kurde. Ale ja nie idę tam jeszcze. Tam, gdzie leży mała apteczka. Co tu się dzieje? Ja tu nie mam, w dupę wieje. Gdzie poszedłeś? Chciałem niby w dziurkę wsadzić rączkę, ale mnie... No wiem właśnie. No. Więc nie wiem, gdzie idziemy. Bo tutaj kolce też wyskakują, nie? Tam. A, bo są, że tak powiem, dwa wejścia, tak? No. Ja bym poszła w tą kratkę taką pasiastą. Znaczy, poczekaj, jest... ja teraz stoję tyłem do wejścia, w którym weszliśmy i mamy możliwość wejścia na lewo i do przodu, aha, tak? Fajnie. No, umarłam. Tak, mówię? Nie wiem, a na prawo nie mamy. Co? Co jeszcze przy takiej kracie? Aha, na prawo się otworzyła krata. Tak, bo tam jest mała apteczka była i mi się ta krata otworzyła, ale ja tam jeszcze nie wchodzę. No to ja tam wchodzę teraz. No ale a nie tutaj, gdzie te pułapkowe to nie robimy? Najpierw wchodzę tutaj. No to ja idę zobaczyć, co jest tu. Tym. Wejdź do wody. Wejdź do wody i spróbuj z niej wyjść. Ciekawe to było. Czy mam tu wejść do tego? Jego? Czy no. To mnie spali? No spali mnie, no oczywiście, że tak. Boże, na każdym kroku ten autor nas zabija, mam dosyć tego. Wiesz co, bo ja mam tutaj chyba ten... takie kółka do podpalenia, ale nie jestem pewna. Ale weszłaś tam, gdzie ja? Nie. No to weź tam, gdzie ja. No ale to tutaj byśmy to podpalili, skoro już mamy tu pochodnie, nie? Ale tutaj masz też do podpalenia. Nie! Ale szczęście, Bożu. A poszłaś do przodu, czy tam na lewo? Poszłam tam, gdzie kratka w ziemi to są paski. Takie srebrne. Krata w ziemi to są paski srebrne. Czekaj, ja nie mam pochodni ze sobą. No to, przecież mówiłam, że bierzemy. No to jak? Gdzie ja mam pochodnie? No zostawiłeś przed wej... Nie gadaj. Ta krata się zamknęła. Otwierasz się, jak dochodzimy? Nie. Ty stój, bo ja muszę się wrócić po pochodnie. Gdzie ja mam pochodnie? No mam nadzieję, że masz tutaj, gdzie psy. Ja mam pochodnie. Tutaj mam pochodnie. Masz? Tak, mam pochodnie. Zapiszę sobie. No niestety muszę pewien fragment powtórzyć. Kurwa, nie do wody. Oho, co tam jest? Za kratką jest coś schowane. Pochodnia! Czekaj. Czy Uzi? Ale ja patrzę tylko. Jakiś to dupy. Dobra, jestem z pochodnią tutaj. Przeżyłem to, przeżyłem to. I poszedłem na lewo. A ty gdzie? Że przez te strzałki, tak? Poszedłeś? Ale na lewo, nie do przodu. No, ale to się łączy, te łączą się te przejścia i tam zobaczysz takie dwa kółka w ziemi, które trzeba podpalić. Nie, nie, kurwa, spadłem. No, mówiłam! On się tutaj ja znęca. Wiele. No, to trzeba zapisywać non stop. To coś się cały czas umiera. Czekam, aż mi kula na łeb jakaś spadnie. O, kamera. Nie! Wpadłam do wody z pochodnią.
Aha, ryba. Okej. A! Co mnie zabiło? Nie wiem. Chciałem podpalić kółko. No i co? Coś mnie zabiło. No tam są takie czaszki na górze, może trzeba troszeczkę chwilę przed tą teksturą stać. Może. Ale dobra, podpaliłam te kółka i jakby nic się nie wydarzyło, więc nie wiem, czy... O co chodzi. Ale może coś się otworzyło tam, wiesz, obok może coś. Aha, dobra, jakaś klapa. Słyszałam klapę i słyszałam otwierane drzwi teraz. Mhm. Może denerwuje mnie ta kamera, bo się tak zmienia bez sensu. Super, spadłem znowu. Ja zapisuję co 5 sekund. Dobra. Ja bym chciała zabić tą rybę przede wszystkim. Nie wiem, gdzie ona jest. Aha, tu jest. Też zbadżona taka, płynie w jedną stronę. Na mnie może nie czekać, gdzieś już polazłaś. Ja jestem tutaj w tej wodzie, zabijam rybkę tylko. Mm-hmm. Idę pływać. Cały czas jestem tu. Aha, co popływałam? Czekaj, gdzie to? Bo już mi się pokiełbasiło. Nie mogę tego znaleźć, gdzie to jest? Ale które? Ta krata, co się przy apteczce otworzył. Aha. Tutaj. Kamera, połagam. Gubię się strasznie w tym kastronie. Flary. Flary są PO, musisz wziąć i strykać znowu. One są brzydkie. Mam okres na flary w tym kastronie. O Jezu, Lara, ale ty to jesteś taka fikumiku. Sardok mnie pewnie znienawidzi, jeżeli będzie to oglądał. Czemu? No bo mam okres na flary. No jak takie są, no to co? Nie znoszę, jak mi się kamera co chwila zmienia. Też cały czas tam zero wciskałam. Zapiszę no przed ostatnią pochodnią. Tam z niczem do podpalenia, jak to się tam nazywa. A którędy byśmy tutaj weszli w ogóle? Które to jest przejście? Te zamknięte? A jak się ładnie drzwi otworzyły? Nie, nie. Tylko wiesz co? Bo jeszcze słyszałeś, że klapa się otworzyła, nie? Nie, nie słyszałem nic, bo mam cicho w sumie grę. No, klapa w wodzie się otworzyła, tam gdzie rybka sobie pływała. Przestań tę kamerę zmieniać, bo szału dostanę zaraz. Dobra. Gdzie ta pieprzona ryba? Rybcia. Hardog. Ja tu poczekam, bo no. Ja tu poczekam, bo my mamy kilka przejść, więc. A w tej wodzie z rybą coś było generalnie? No ta klapa. Nie. No naboje tam. Ale kurde, nie wiem w której części teraz. W którym basenie? Bo są dwa baseny i te takie zaś poukrywane w dzbanuszkach, nie? Ja najpierw pływam w tym małym basenie, to w małym basenie nie ma, czyli w tym dużym pewnie, gdzie ryba jest coś, tak? Mhm. No to poczekaj, bo wiesz, że ja jestem ciemota. Nie, czekam, bo musimy zadecydować, w które drzwi idziemy, wiesz? Tylko ja bym też się chciała dowiedzieć, w którą będę my tu weszliśmy. A tędy. Dobra, to ja stanę. Kurczę, tak. Kurczę, czekaj, bo mnie ryba zjadła. O. Ja tego szybko nie zrobię, czekaj. Ale ja czekam, bo ja nie pójdę sama. Bo ja nie mogę tej ryby zatłuc. Okej. Okay. Czy ona już zdechła? Chyba zdechła, dobra. Tu jest jakaś znajdźka jedna. Czy tylko jedna znajdźka? Jakiś tam klapie w wodzie? Ale tam była dźwignia jeszcze na sufitowa. W tej klapie. A rzeczywiście. No i teraz zadecydujemy, w której idziemy przejście. Jest tylko jedna znajdźka i jedna klapa w tej wodzie? Tak, no ja znalazłam jedną klapę. No to czekaj, przepłyńmy, bo no ja jeżeli przepłynęłam, się okaże, ale wiesz, że jestem ślepa. No to czekaj, ja przepłynę, bo ty jesteś ślepa. Dobrze. Dobra, my tędy weszliśmy. Dobra, ja czekam, będziemy wybierać, które przejście. Tu są jakieś znajdźki. Flary, mówiłam ci, nie? Że superowe są, musisz wziąć. No, no. Ale zobacz, jak mi się uzupełniały. Ty zapieprzasz, ja szukam szczegółów. No.
Nie, no ja tutaj powoli, ja czekam, stoję w miejscu, teraz się kręcę z flarą w ręce, w kółko chodzę. Sekretów kuźwa nie ma nigdzie. No. I co, mówisz, że są dwie rzeczy do wyboru? Jedna się otworzyła. Dwa przejścia, no ja mam dwa otwarte. A, rzeczywiście. No dobra, i teraz... Stojąc tyłem do głównego wejścia, do którego weszliśmy, to idziemy na prawo. Weszliśmy, tak? Tak. Czyli... I co, idziemy z pochodnią? Idziemy? No właśnie nie wiem. Jak uważasz? Czekaj, ja zrobię tutaj save'a na drugim slocie. Tylko ja nie wiem, gdzie ją mam. Przecież ta kamera i... Wejdę z pochodnią i idziemy do prawego. Czyli tam, gdzie widać taki piedestał z daleka, że zakratowane coś jest do zdobycia. Stoisz tyłem do wejścia, do którego, którym weszliśmy tutaj, tak? No, dupą. To idziemy na prawo. No dobra. Czyli tu. Ale jeszcze się wolę upewnić. Dobra. Aha, tu jest znowu woda, są wody. Więc pochodnie bym sobie... I masz taki piedestał, i za nim jest kryształ schowany, tutaj? Tak, w tym jest wejściu. Jakaś palma, widzę. Dobra, ja rzucam sobie pochodnie na środek, przed tym piedestałem. No ja też tutaj widzę, że ona się świeci, okej. Okay. O Boże! O Jezu, jak ja tego nienawidzę! O, masz mnie Boże! Zrzygą mi się zara. Czego? No tego, co wyszło teraz do mnie. O chuj! Nienawidzę tego, Boże, to ma taki dźwięk. Mi ostatnio szerszeń jeszcze do domu wleciał, wciągam go do odkurzacza. Żywego? Tak. I zabiłaś go w ten sposób? Nie, wciągłam go i on już sobie żył tam. W odkurzaczu? Tak. Ja mam z takim pojemnikiem plastikowym małym, nie? No i ja go wciągnęłam do tego odkurzacza i ten pojemnik... Zbadżyłam zostaw się. Zostaw mnie, zostaw Zbadżyłam mnie, się zostaw i mogę się ruszyć. Mnie. Zgiń, przepadnij, a, zgiń, pierdolę. Przepadnij. Nie znoszę tych... Aha, fajnie, że... No jak mnie zadźgało, no nie. Nie zapisałam. Się zbadżyłam, nie mogłam się ruszyć, głupia graj. Chodź tu po krako. W ogóle ten, w czwórce, jak się skorpiona takiego dużego nie zabiło, to one, te skorpiony zjadały te robaki. Latające. Nie wiem. Ale nie masz tutaj skorpiona. Szkoda. Okej, okay. Jedna palma miała w wodzie jakieś fajne przejścia, bo jak mnie dziabał ten diabolong. No tak, tylko że ja się tam zbadżyłam w jednym przejściu, więc sobie lepiej to zapisz, bo ona nagle mi wstała w tej wodzie i była w teksturze i już się nie dało nic zrobić. No właśnie mi to zrobiła. No dobra, tylko że tutaj są fajne przejścia, ale tak naprawdę... No czy to byś mogła zanurkować, bo mnie zaraz czyści. Tą flarę musiałeś zgasić, nie? Tylko, że ja tu nic nie widzę, żadnej dźwigni w tym basenie, nie wiem. Albo ślepa jestem i... Aha, a po co są te rośliny? O Boże. Nie, ja dobra, wychodzę, bo mam dość. Ale tu jest przycisk za łańcuchem. Mhm, to widzę. Pewnie z drugiej strony też jest, a. Ale dobra, coś się... Kolejne drzwi się jakieś otworzyły, ja pierdzielę, to no. Się zaczyna rozrastać. Dobra, ale to ja jeszcze tutaj jestem, nie idę sobie stąd. Będę, jeszcze te baseny chcę zobaczyć. No chcę w drugi, ale wpadłem niechcący, bo chcę wyjść tak, żeby się nie podpalić. Ale to jest wymagające. Ja poszłam na drugą stronę, tutaj na razie będę patrzeć, nie idę tam jeszcze do tych drzwi, bo... Tu jest ma jeszcze dużo, nie zobaczyliśmy. No czekaj, bo ja właśnie chcę drugi basen spenetrować. Aha, ty basen, no dobra. Ja po powierzchni. I jest klocek do przesuwania na teksturę, znowu oznaczoną, więc nic szczególnego. Ale cały czas mnie zastanawia, ta krata tam zamknięta przy tym rewolwerze. Mi się wydaje, że tam mógł być sekret. Jest w basenie znajdźka. Aha, no to idę. No i tutaj ten... Przesuwamy klocek i znowu się tutaj... Odsuwa, odkrywa. Ale znajdź sobie w basenie znajdźkę. No idę. Do uzji, których nie mamy zresztą. No, pewnie w sekrecie. No.
Mówisz, że ten klocek przesuwałaś, a tak? Jeszcze tam, gdzie były strzałki, nie? Te, co nas zabijały. No, to tam to też co, było tam przejście. Nie, to tam też było przejście za kratą i tam coś było do zebrania. I my też ja tu mamy. Nawet o tym nie pamiętam, ci szczerze powiem. No to są dwa przejścia, które na razie mamy pozamykane i nieotwarte. Aha. No, więc ja, żeby to sekretnie. A pamiętaj, że my jesteśmy dopiero w prawej części. Otworzył się kryształ. No. W prawej części jeszcze raz czeka lewa część. O, podejrzewam, że w lewej części będzie drugi kryształ. No, pewnie tak. Ale, no, to możliwe, że za tymi kratami są sekrety, skoro... Aha, co z pochodnią? Bierzemy ją z powrotem, nie? Czekaj, najpierw weź kryształ. No wzięłam. Ale co, czekaj, to ja jeszcze nie wziąłem. Ale ruszaj się też, ona. Znaczy ona, nie ty. No staram się ruszać, wiesz? O, wody nie wpadły. Tak, ja biorę pochodnię. I co, idziemy teraz na lewo, tak? Tak, tak, tak. Hopa. Mieliśmy tam wybór Zofii. Jezu. No wiedziałam. Wpadła mi do wody zaś z pochodnią. Kurde. Takie francowa. No to jest kit, jak ci wpada. No zaraz ją puszczę, żeby taka memoła. Dobra, wchodzę. Czyli tutaj. Dobra, zapisuję przed wejściem. Bo się tu jest sykam się. Bloczek. O Jezu, jak piękna kuzyczka. A bloku nie przesunęłaś? Jakiego bloku? Przecież tutaj wchodzisz i widać od razu blok. Filary takie są. Co? A tu? Dobra, czekaj. A, czekaj! Skorpion! Skorpion! No właśnie, skorpion! Skorpiony! Gdzie jesteście? Chodźcie, chłopaki. To jest drabina? Idę, może sekret, ej. A wysuwasz, czy...? Będzie wsunąć, no. A ja to wysunąłem. Bo tam jest drabina na górze. Trzeba to wsunąć. Aha, no dobra, no to robię. Jakaś muzyka taka trochę niepokojąca. Ale ładna. Ale ładna. Mnie się podoba ta muzyczka. No, jak na razie zmieniam zdanie trochę na temat tego customu, bo... Czyli, że co? Trochę tam pomysłów ciekawych jest. Jednak. Mhm. A co tu na plus. Na plus. No, mi się podoba. No. Nie wiem, co się stało tak naprawdę, bo przeciągnęłam tą dźwignię, ale... No, ale powiem ci, że kurde, nic. Ha. Ale można się nią bawić, więc to nie jest czasówka, na szczęście. Aha. Dobra, no nic, porozbijam sobie dzbanuszki. Może to będzie. Nie? Ty już tam wróciłaś, tak? No, ale o, flary są, trzeba już zabrać. Oj, naboje nawet. Dobra, podoba... ja pochodnie tutaj zostawiam przy wejściu, niech sobie leży. O, duży aptek. Czyli gdzie zostawiamy? Tutaj, gdzie przesuwaliśmy ten blok? Tak. Może chyba już mam w ścianie i wolałabym ją teraz wziąć, bo potem jej nie będę widziała. Chyba zaraz kichnę. To dobrze. Zdrowie. Nie chcę kichać no. Na nagraniu. No nie, no zaś mi się zbadżyła gdzieś, co za głupia. Czy ja bym mogła ją położyć tak, żebym ją widziała? No, czasami jak ci wpadnie ta ścianę, to wtedy jest niewidoczne, nie? No, dobra, mam to. Leżę sobie. Idę do wody tutaj. W końcu jakaś duża apteczka. Ja się obawiam, że będzie jakaś końcówka wymagająca. No nic, ona tutaj tych drzwi nie otwiera. Pewnie na dźwignię albo na klucz. Ale tych pod wodą. Albo na te kryształy. Przecież mamy znowu jeden z dwóch kryształów, nie? Podejrzewam. O Boże. Co? Nie, to nie topesz tylko. Ale ta nie, muzyka. Nie, tylko nie topasz? Ale ta muzyka. O nie, szkorpiona mnie zre. Zatruła.
Co tu a muzyka, dzieje? Nie? Oho, ho, to już w ogóle. O, polazłem do całego. A co tam się coś dzieje? No, wpadłem do dziury i się spaliłem. Aha, no oczywiście, nie? Bo tutaj nie da się, żeby tak, żeby nas nie udusić. To co by inaczej, nie? Generalnie. Co za w ogóle? Tu jest krata jakaś. Ale flare. Mhm. Niech wam będzie. Ja zapisuję. A tu jest dźwignia. Moja zaraz droga. Już spadnie na łeb. Mhm. O! Wróciłabym po pochodnie. I spróbowała tu podpalić, tak, bo wydaje mi się, że są do podpalenia, ale nie jestem pewna. Ale no to wróćmy się po pochodnię. Daleko nie leży. No, no a byłaś na tych filarach na środku? A nie, tutaj nie. Nie, przecież tutaj się by można było odbić. A czekaj. Ja bym jeszcze tam nie wchodził, bo tutaj mi się wydaje, że na te filary można wejść. Nie? Odbić się, nie? Tak. Patrz, ona się nie chce od tego odbić jakby. Dziwnie się ona zachowuje tu. Mhm. Ona mi zjeżdża i nie reaguje na ten. Aha, ale zróbmy jeszcze tak. A. Powiem ci, że próbuję się spochylnie odbić, ale nie wychodzi mi to w ogóle. Bo wciskam alt i ona nie chce skoczyć w ogóle. Mi też nie. Chyba, że tak. Aczkolwiek to wygląda zachęcająco. Jeszcze spróbuję z drugiej. No patrz, ona nawet skoczyć mi nie chce. Co jest? A czekaj, a wejdę do tej cornerbagiem po prostu. Zobaczymy, czy coś tam jest. Ale nie można takie rzeczy robić. Ale jak coś tam korci, no to wiesz. No nie, ona się nie odbija od tego. Takie głupie. Dobra, olewam to. Ona nawet cornerbackiem tam nie chce wejść. No, czyli nie można. Tak nie to... można, nie można. Tak bym to czytała. Okej. Okay. Autor nie wyraża zgody tam chodzić i koniec. Tak. Nie to nie. Aczkolwiek to wygląda tak, jakby można tam gdzieś było się spiąć, nie? No dobra, wchodzę z pochodnią tam, co się otworzyło tutaj. Mhm. Podpala ona te pochodnie, tak. A co ty chcesz podpalić? A przy kotach, no. Ma drzwi w wodzie. Aha, tu się nic nie stało w ogóle. A co to są te takie tu? Jakieś takie... Chodzi ci o węże? No. To w czwórce to były dźwignie. To nie da się przedźwignąć? Nie. To z tymi światłami tam się bawiło, nie? Z tymi ogniami. Tak. No rozbijać mi nie rozbija ich. Drzwi są zamknięte. No nie, tutaj dźwignie są odjęte od tych węży. Ale może się ta to w wodzie otworzyły drzwi? Nie, zamknięte. Tutaj, nic się, tutaj przypadkiem przy suficie nic nie stało, nie stanęło się nic, okej. Okay. Pomyślmy, co by mogłoby się zrobić? Czy po drodze było coś, co ewentualnie było zamknięte? O Boże. Czekaj. Co? Nie wiem, czy tutaj nie są ryje tych lwów u góry. Kurde, bo też na to nie zwracam uwagi w ogóle. No zapomniałem w ogóle o tym aspekcie. Nie, to są koty. Tam się nie ale... się rzeczywiście nie otworzyło. No. Właśnie jestem zdziwiona trochę, że... Co by tutaj mogłoby się zrobić? Ja tutaj nic nie widzę. O. Tu pochodnia w ścianie, dobra. Chyba, że to jest tylko do zrobienia, żeby coś tam... Dobra, a teraz moje głupie pytanie brzmi tak. Pamiętasz, że jak byliśmy tam na prawo... Mhm. To finalnie nam się jeszcze jakaś jedna krata nam otworzyła. Gdzie to się otworzyło? A tak się zrobiło? Otworzyła się jeszcze jakaś jedna krata. Klapa i gdzie krata, to się otworzyło? Nie? Nie, krata, takie duże przejście. Gdzie to się otworzyło ewentualnie? Jarzysz coś takiego? No to jest jedno z tego prawo-lewo, nie? A może? Mam jeszcze jedną ideę. Poczekaj.
Nie wiem, no ja kurde na te filary próbuję, nie? Ale... Mam pewną ideę, która chyba zdechnie śmiecią naturalną. Tak, zdechnie śmiecią naturalną. No nie potrafię na ten filar wejść, denerwuje mnie to, bo ona by tam normalnie wlazła. Nie. Odcinek jak się skończy. Buchlip chlip. A, wiesz, że kończymy. No ale i tak będzie trzeci odcinek. No wiem, tylko patrzyłam tylko w wodzie, czy nie ma tego. Nie ma dźwigni, ale nie ma. Udało mi się wejść cornerbackiem na jeden z filarów. Jak to robisz? Tak jak w dwójce w domu? Nie, na kucki. I w rogu, tak? Ja nie umiem tego robić za bardzo, wiesz? No co, stajesz w rogu i na kucki. No ale robię i co? Ale fajnie tutaj. Ale mnie wypycha to. Ale muszę mieć nogę w ten róg wtopioną, czy jak? Musisz być wtopioną... Pod kątem 45 stopni najlepiej. No to jest ciekawe. Mamy tak. Wiesz, jaki jest kąt 45 stopni? Nie. Nie? No. Ale generalnie chyba tam nic nie ma, tak mi się wydaje. Tak? No. A więc... Więc. Chyba, że wejdę cornerbagiem, czekaj, tutaj. Ja wiem, że powinniśmy skończyć odcinek, ale dajcie nam jeszcze się bawić, bo my lubimy takie rzeczy generalnie. O, zapis. Tu jeszcze wejdę cornerbagiem, żeby się rozejrzeć, czy my czegoś nie pominęliśmy przypadkiem. Oszustwo. Nie, ona tutaj cornerbagiem nie chce wejść. Serio, nie umiesz cornerbacka przez kucek zrobić? Kuckiem? Kiedyś to robiłam, ale nie pamiętam tego. Ustawiasz się do rogu pod kątem 45 stopni. No. I kucasz tak, jakbyś chciała wejść w róg. Okej, udało mi się wejść na górę cornerbagiem. Czy tutaj coś jest? Jestem, tylko że ja stoję tak nad tym, na jakiejś niewidzianej platformie. Tak, bo to jest wyższy filar. O, może tak. O, maka. A mi się udało wejść teraz tam, gdzie są te dwa koty na górze. Ja tylko patrzę tylko dlatego, moi drodzy widzowie, żeby zobaczyć, czy ewentualnie tutaj coś jest. Ja tego nie będę kontynuował w następnym odcinku. A, tam nawet się nie da doskoczyć. Dobra. Czyli generalnie na górze tutaj nic nie ma, więc musimy zakończyć odcinek i zacząć nowy i poszukiwać dalej rozwiązywań. Dziękujemy. Pa, pa.